Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Bodajże już w 24, kurczę, leci ten czas. Mamy tutaj dwóch panów, z którymi możemy porozmawiać i zobaczymy, jakie mi wyznaczą zadanie. Co tam? Czekam na kogoś, kto poderwie nas do walki. Robię to, co Finley. To mój towarzysz broni. Czy jesteś przywódcą? Zapomnij o tym. Robię tu na własny rachunek. W nic innego się nie angażuję. Pokaż mi swoje towary. No dobra, czyli z tobą nie pogadam. Długi miecz, miecz dwuręczny. No, raczej nie skorzystam. Mamy jeszcze Finleya. Zasłaniasz mi światło, koleś. Naprawdę? Twardy z ciebie klient, co? Na twoim miejscu nie zadzierałbym ze mną. Nie jesteś przywódcą Nemory, prawda? Ja? Przywódcą tej bandy włóczęgów? Dziękuję bardzo. Co tu robisz? Czekam, aż coś się wreszcie stanie. Ukrywanie się przed orkami w tej dziurze zaczyna mnie już naprawdę wkurzać. Dobra, czyli z tobą jest tutaj niezła rozruba. A gdybyśmy zrównali Trelisy z ziemią? O, człowiek czynu, to mi się podoba. Pójdę z tobą, jeśli szef nie będzie miał nic przeciwko temu. Powinieneś zostać jednym z nas. A jak mam to zrobić? Porozmawiaj z naszym przywódcą, to bardzo proste. Nie chcemy tu awantur, jasne? Tak, mega proste. Tu jest Dudley, ale wiecie co, ja się wczytam, bo nie wiem, czy nie będą orkowie na pomarańczowo. Będziemy pamiętać, że tutaj z nim możemy zrobić rozróbę na Trelis. Podejrzewam, że nic się nie stanie, ale lepiej dmuchać na zimne. To by się chyba przydadzą paczki z bronią. Cześć, jestem Dudley. Zajmuję się dostawą i zaopatrzeniem. I jak tam dostawy? Potrzebujemy kosztowności. Kielichów, talerzy, czegokolwiek. Rozumiem. Handlujesz trefnym towarem. Tak, pewnie można to tak nazwać. Mam klientów na pustyni. Niektórzy z tych bogatych drani naprawdę lubią błyszczące naczynia. Potrzebujesz czegoś konkretnego? My, buntownicy, zawsze czegoś potrzebujemy. Po ostatniej walce z orkami jesteśmy mocno osłabieni. Ale jest jedna rzecz, której nigdy nie mamy pod dostatkiem. Broń. Broń. Jakieś 10 zestawów naprawdę by nam pomogło. Akurat tyle mam. Wiesz, gdzie mogę znaleźć jakieś artefakty? Rozejrzyj się koło świątyni w Trelis. Podobno szaman Kamak ma jakiś amulet, który zwiększa jego moce magiczne. To powinno być sporo warte. Ano mamy teraz zadanie. Gdyby to było... Załatwię wam broń. Jasne. Najlepiej udaj się do Trelis. Orkowie trzymają całe zapasy w tamtejszej twierdzy. Potrzebujemy 10 zestawów broni. Gdyby proszę bardzo, 10 zestawów broni. Doskonale. Proszę, przyjmij trochę złota. Ty tu rządzisz? Chciałbyś wiedzieć, co? Pomyśl. Przykro mi, nie mogę ci powiedzieć. Czyli raczej nie ty. Powiedz mi, kto jest przywódcą w Nemorze? Cóż, ja nim nie jestem. Nie mogę ci zdradzić jego tożsamości. Spróbuj szczęścia gdzie indziej. Jasne. O, to u ciebie mogę pancerze. Zapomnij. 40. Dostaniesz go, dobrze, jeśli sobie na to zasłużysz. Ja wiem. A w ogóle... Z wielkiego sierocza. Wiem, człowieku, wiem. Nie no, ten paladyna jest lepszy. Jasne. Czemu nie? Okej. Mi się coś ziewa. Nie powinno mi się ziewać. Dobra, bo tutaj nie zostało dużo ludzi, z którymi możemy porozmawiać. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Naprawdę myślisz, że... Z Kiplerem już rozmawiałam. I ostatnio mi się troszeczkę pomyliło, bo powiedziałam, że Tipler był w Nordmarze, a Tipler jest w Faring. Mamy wódę od Tiplera bodajże. Ty masz starą skrzynię? Nie, metalowy kufer. Ale ty masz zadanie dla mnie. A, przybysz z odległych stron. Witaj w Nemorze, przyjacielu. Jesteś magiem ognia? Magiem poszukującym prastarej magii. Tak jak wszyscy byli magowie ognia, przyjacielu. Co wiesz o prastarej magii?
Dużo już mi się udało dowiedzieć. Szczególnie jednej rzeczy. Znalazłem ognisty puchar. Niestety, nie mam go komu powierzyć. Widzisz, trzeba go dostarczyć do Nordmaru. Zaniosę twój ognisty puchar do Nordmaru. Naprawdę? Kusząca oferta. Najpierw jednak musisz mnie przekonać, że jesteś wystarczająco silny i że mogę ci zaufać. Nordmar to bardzo niebezpieczne miejsce, a puchar nie może wpaść w niepowołane ręce. Rozumiem. Kto tu jest szefem? Aby dowiedzieć się, kto włada Nemorą, będziesz musiał najpierw zaskarbić sobie szacunek i zaufanie jej ważniejszych mieszkańców. Co robisz? Chcę uważyć pewną miksturę. Niestety nie mogę zdobyć jej składników. Mogłem się domyślić. Jakich składników potrzebujesz do swojej mikstury? Rzadkiej lobelii zielnej. Rośnie jej trochę na zachodzie, tam gdzie kręcą się te wszystkie potwory. Nie jestem jednak aż tak stuknięty, aby walczyć z tymi bestiami. Szkoda, bo ja jestem. Dostarczę ci te lobelie. Jestem ci bardzo wdzięczny. Potrzebuję 5 roślin. Tylko nie daj się pożreć, dobra? Dobra, to już lecę. I czy ja potrzebuję brać jakieś jeszcze zadanie? Na razie chyba nie. Tylko tego. Chociaż prawda jest taka, że nie zostało już dużo ludzi, z którymi w ogóle mogę pogadać. Robi się coraz gorzej. Na jakieś konkretniejsze tematy. Tutaj nikogo w sumie do pogadania też nie ma. Ej ty, co się tak skradasz? Bo mogę. Jeśli on będzie. Dobra, i tutaj jest Russell, ale na razie z Russellem to ja nie potrzebuję gadać. Na razie to sobie pozbieram typowo grzybki. I z Russellem pogadamy na samym końcu. Nie trudno się domyślić, kto jest przywódcą. O. Uważaj, gdzie leziesz. Tam jest niebezpiecznie. W ogóle wydawało mi się, że ty masz inne imię. Ale dziwne. A cóż jest tam takiego groźnego? Tereny na północ od Nemory są zamieszkane przez potwory, bracie. Najgorsze są te wielkie, parskające. Nie zbliżaj się do nich zanadto, bo schrupią cię z kosteczkami. Nawet ja, doświadczony myśliwy, sam bym się nie wyprawił na te bestie. Ty jesteś tu szefem? Nie powiem ci tego, obcy. Zabiję te parskające potwory. Haha, no to czeka cię trudne zadanie. Proszę, weź te mikstury lecznicze. Będą ci potrzebne. Te bestie są twarde. Dziękuję serdecznie. Ja się jakoś szczególnie nie boję. Trzeba się rozglądać za tą pieprzoną lobelią, bo ona jest naprawdę momentami upierdliwa strasznie. No już ją widzę. Ona w ogóle wygląda jak kamienny korzeń, także to też jest w ogóle trochę słabe. Dobra. To tak, przeszukujemy i najlepiej by było telekinezę sobie wyjąć. Ja mam nadzieję, że ona namierza, mimo że nie mam many. Tak jest, namierza. Nie będę zbierała wszystkiego, ale tam lobelię. Mi zależy. Jest parskający potwór. O, cześć! No. No dobra. To 7 i lecimy. Lobelia zielna. Kurde, na razie tylko jedna. Tu są jeszcze też rozpruwacze. Ała! No,
ty paskudo. Masakra. Nie mam nic, ani many, ani życia. Dobra, wyleczymy się. I zaraz ruszymy na pierwszą bestię. Muszę sobie mięska posmażyć trochę. Czy wy nie pilnowałyście kuferka? Nie, wydawało mi się. Czy tu jest jakaś lobelia? Dobre pytanie. Parskający potwór. No, one są trochę silniejsze od tych normalnych. Chyba. Albo mi się wydaje... Nie, są tak samo zrobione. Zęby. Tu była jedna ta lobelia. Będziemy biegać za tą lobelią, oj, mówię wam. Tu jest druga. Nie wiem, czy tam nie będzie gdzieś trzeciej przypadkiem. Znaczy trzeciej, trzech ostatnich w sensie. Widzę jedną na pewno. Idziesz. Chodź, paskudo. No chodź. Damy radę chyba. Co ty robisz, Bezi? To było dziwne. Ojej, naprawdę na kamyczku się zbagowałeś. Przykro mi bardzo. Dobra, zostały nam dwie te lobelie. Dobra, widzę już dwie ostatnie. Zawsze powiem wam, że z tymi potworami się biłam za pomocą łuku. Praktycznie nigdy nie biłam się w taki sposób, żebym przyszła i biła je tak ręcznie, że tak to powiem. Pięknie. Za to jest aż plus 20, to jest naprawdę bardzo dużo. No i dobra. Siódemeczkę. I lecimy. Chodźmy oddać zadanie do Treslota i tutaj do tego gościa też. I mamy też ogarnięty już ten teren, to jest naprawdę bardzo fajnie. Nemora się w sumie szybko robi. Nie ma tu za wiele do zrobienia. Parskające bestie Nemory odeszły w mrok dziejów. A niech to! Doskonałe wieści! To znaczy, że możemy się dla odmiany trochę odprężyć. To daje ci prawo do udziału w podziale złota, obcy. Oj, dziękuję. Powiedz mi, kto tu jest szefem, natychmiast. Nie ja w każdym razie. Więcej nie wolno mi powiedzieć. No wiadomo. Jak się domyślacie, ta osoba jest szefem. Wygląda najbardziej na pakowanie, plus jest najbardziej taka zaradna, bym powiedziała. Żartujesz, cudzie. Dobra. Pójdziemy oddać zadanko. Jasne. Mimo wszystko tak. I pójdziemy do tego głównego bossa. Proszę, masz tu tę swoją lobelię. Fantastycznie! Mam nadzieję, że te bestie nie sprawiły ci zbyt wielu problemów. W ramach zapłaty przyjmij te mikstury. Daj mi swój ognisty puchar. Dobrze. Powierzę ci ten cenny artefakt. Mam nadzieję, że dotrze do moich braci w klasztorze. Zobaczymy.
Powiedz mi, kto tu jest szefem? Pomów z innymi. Na pewno nie ja, przyjacielu. No, już wiemy to też. Zresztą już mamy odpowiednią liczbę reputacji, więc to jest po prostu kosmos. Nigdy się nie zmieniają. A jeszcze będzie parę zadanek, konkretnie i dwa. Dobra, witaj. Witaj w Nemorze, obcy. Przyda nam się taki osiłek jak ty. Dobrze ci radzę. Ty tu rządzisz? Nie zdradzamy tożsamości naszego dowódcy byle komu, przyjacielu. Gdyby orkowie dowiedzieli się, kogo muszą zabić, żeby Nemora padła, gość byłby trupem. Rozumiem. W czym mogę pomóc? Możesz nam użyczyć swej siły. Przy przejściu na pustynię zatrzymała się ostatnio karawana asasynów. Twierdzą, że zębacze wymordowały kupców. Jeśli się pośpieszymy, to możemy zabrać ich towary. Gdyby to było takie łatwe. Odzyskam towary z pustyni. No dobra, a tylko uważaj na zębacze. Na pewno wciąż się tam kręcą. Potrzebujecie więcej ludzi? Dobrze. Z całą pewnością potrzebujemy kogoś silnego, kto by strzegł dolnego wejścia do Nemory. Jeśli nie będziemy się pilnować, orkowie w końcu nas pokonają. Jeśli spotkasz kogoś, kto mógłby się do tego nadawać, sprowadź go tutaj. Dobra, nowy człowiek dla Nemory. Wydaje mi się, że od tego zaczniemy, a pod towary pójdziemy później. I najlepiej by było przejść tędy. Po tej skale. Wejdę tędy? Powinno wejść. No bez przesady. O właśnie. No i dobra, i teraz sobie tutaj możemy troszeczkę pozwiedzać. Część terenów już oczywiście odwiedziliśmy. Z tych miejsc, chociaż prawda jest taka, że niewiele. Część to bardzo dobre spostrzeżenie, wydaje mi się. Poskaczemy, trochę pobiegamy. O, to były te parskające. To wiemy. O, proszę bardzo, tu jest stado nosorożcy. I to ogromne stado. Na tyle, że chyba sobie z tym nie poradzę. No to nieźle. Musimy grupę rozdzielić. Tak się umiera chyba w tej grze. Ja nie jestem gotowa jeszcze na bicie takiej grupy. No, już to czuję, że będzie wpierdziel. Widzę, że one się tu bagują. Dobra, odbiegniemy kawałek. Zdążę? Zdążyłam, co ciekawe. Oj, dobra, nic nie widzę. Nic nie widziałam. Siódema. Dobra, gdzie jesteście? Okej, one się dalej na mnie triggerują. Dużo was tu jest, za dużo trochę. Masakra. Przeginam pałę. Oj, dobra, o Jezu. Pędzą za mną, ja nie mam wytrzymałości w ogóle.
Pij szybko. Dobra, lecimy za nimi. Halo, Eluvina. Czy coś? Hello, my friend. Pięknie. Dobra, panie nosorożec. Uff. To chyba wszystkie. Róg jest z nich. No tak, zapomniałam już. Nie ma co prawda skóry. Przynajmniej z tych, bo w Nordmarze są te włochate nosorożce, to z nich skóra jest. O Jezu, nic nie widzę. Dobra, no to chyba są wszystkie już. O, masakra była. Totalna. Przy okazji sobie rzucimy okiem trochę na Warant. Ja się nie spieszę z tą serią w ogóle. Mam ochotę sobie pobiegać, pozwiedzać. Troszeczkę można by powiedzieć się... wyluzować tak jak trzeba. To miejsce wygląda znajomo. W ogóle ja bym była twórcą gierki, to bym tutaj umieściła w tym miejscu coś do wykucia, na przykład tu jakąś bryłkę złota albo siarki. Tu jest droga na przełęcz w sumie, ale tam po drugiej stronie coś może być jeszcze. Szczególnie, że tutaj się świeciły te kryształy. Niestety nie tym razem, z wyjątkiem goblińskiej jagody. Ale w sumie fajnie. Tutaj jeszcze ziele pancerza. To w sumie tam na dole już żeśmy byli. Fajnie, że tak można sobie pobiegać bez problemów po całej mapie. Właśnie za to Gothiczka 3 po prostu kocham. Tam są zębacze. Jaszczurki to ja nie chcę zabierać. Dobra, tutaj nic konkretnego nie ma. Jest jakaś roślinka. No, także najpierw ogarniemy tego człowieka dla Nemory. Bo on będzie tutaj w okolicy. Chyba dobrze się kieruje na niego. Tak jest. On powinien mieć gdzieś tutaj swoje obozowisko w okolicy. Ale ja też się przebiegnę tak ogółem zobaczyć, co tutaj mamy. Tu są te zębacze. Okej, był tylko jeden, co ciekawe. Tą ścieżynkę już znamy. No to może najpierw jednak się przejdziemy jeszcze tędy. Tutaj był właśnie ten troll. Ojej, aż dwa. To wiecie co, odbiegniemy jednak. Nie myślałam, że na dwa trafię. Dwa naraz to jednak troszkę za dużo, przynajmniej na aktualny etap jeszcze. To
To może jednak najpierw człowiek dla Nemory. Miałam powiedzieć, gdzie ty masz to swoje obozowisko, ale masz oczywiście tutaj. Już je nawet widzę. No tutaj nic ciekawego. O, gościu ma zbroję paladyna. Tu jeszcze jakieś rośliny. Ale kurde... Z jednej strony, ja bym tutaj nawaliła więcej zwierząt, ale z drugiej cieszę się, że ich tutaj tyle nie ma. Wiecie dlaczego? Bo to by mogło być takie przytłaczające. Jakby ich dać po prostu zbyt wiele. Dlatego w sumie, chyba biorąc to wszystko pod uwagę, jest całkiem okej. Dobra. Jesteśmy w sumie na miejscu. Zaczekaj, ja cię skądś znam. Prawie wszyscy mnie tu znają. Nie byłeś aby paladynem? Jestem pewien, że walczyłeś przeciwko orkom. Widać to po tobie. No cóż, jestem doświadczonym wojownikiem. Domyślam się. Mnie też trochę znają w okolicy. Chyba mógłbym cię nauczyć paru rzeczy. Gdybym tylko wciąż potrafił się posługiwać magią runiczną. Bez niej jestem tylko cieniem tego, czym byłem kiedyś. Paladyni należą już do przeszłości. Tak, to bardzo smutna historia. Kiedy magia runiczna opuściła ten świat, orkowie spadli na nas niczym lawina. Byliśmy tak zagubieni, że część z nas po prostu uciekła. Włączając w to mnie, to pewnie tylko dlatego uszedłem z życiem. Co tu robisz? Czekam. Na co? Na okazję, żeby skorzystać ze swoich umiejętności bojowych. Wciąż mam do wyrównania stare porachunki. Buntownicy z Nemory potrzebują nowych ludzi. Zastanawiałem się nad dołączeniem do buntowników, ale najpierw chcę skończyć to, co zacząłem. Co zamierzasz zrobić? W czasie wojny miałem towarzysza. Nazywał się Kurt. Był paladynem, jak ja. Ramię w ramię walczyliśmy za króla. Ale kiedy przegraliśmy wojnę, Kurtowi zupełnie odmienił. Zaczął okradać i zabijać bezbronnych wieśniaków. Stał się zupełnie inną osobą. Dlaczego Kurt tak się zmienił? Po prostu nie potrafił się pogodzić z naszą porażką. Próbowałem przemówić mu do rozsądku, ale w końcu zwrócił się przeciwko mnie. Najgorzej. Gdzie jest teraz Kurt? Zadaje się z najgorszymi opryszkami w krainach centralnych. On i jego banda grasują przy przejściu do Warantu. Atakują każdego, kto próbuje ją przekroczyć. Co zrobisz z Kurtem? Poprzysiągłem sobie, że go powstrzymam. Muszę go zabić, zanim narobi dalszych szkód. Trzeba tylko jakoś się do niego dostać. Co wiesz o ognistych pucharach? Niewiele. Tylko tyle, że szukają ich magowie ognia. Wydaje mi się, że jeden należał kiedyś do Kurta, ale mogę się mylić. Rozumiem. Nauczysz mnie walki? Kurde, kto uczy zabijania orków? Ja pierdzielę, no. Pewnie w klanie ognia dopiero tego uczą. Ty będziesz tutaj siedział, mam nadzieję. Bo wiecie co, ja mam teraz plan pod tytułem... Kurde, on nad tymi szratami całe życie siedział. Ja nigdy go nie mogłam porządnie znaleźć. Porządnie, bo znaleźć to go mogłam. Najpierw bym chciała tutaj zgarnąć ten towar z pustyni i pozbyć się tych troli. Bo są aż dwa. Tylko jakby was tutaj pojedynczo. Dobra, bardzo prosto, nieważne. Nie, no chodź tu. O Boże. Nie kręć się tak. Jak pokonamy te trolle, to tam jeszcze też przejdziemy się kawałek.
Ja bym jeszcze chętnie poszła po ciężką skrzynię. I to nawet nie jedną dzisiaj, ale może być z tym problem. W sensie głównie z czasem, żeby to ogarnąć. Chociaż, kto wie. No, wiedziałam, że mnie zatruje. Ważne, żeby nas nie przewrócił. Kurde, no. Te skrzynie jakieś takie... nie najlepsze. Ty, a może to się tędy przechodzi do tej jaskini z ciężką skrzynią? Ja kurde, nie pamiętam drugiego wejścia, bo tam są dwa. Jakby to było tędy... Nie, no na pewno to nie jest tędy. Ale gdzieś tu w okolicy chyba to było. Dobra, tego już nie zbieram, bez sensu. Nie wszystko muszę przecież zbierać. Te skałki wyglądają interesująco. Ciekawe, ile was tutaj jest. 4, no tak mi się wydawało zawsze. Sporo walki dzisiaj też. Ale ja tam się cieszę. Może to tędy się szło właśnie górą. Towary z pustyni. Mamy to, co chcieliśmy. No i wygląda na to, że to wszystko w tym miejscu. To tak, przejdziemy się tędy. To wyglądało przez chwilę tak, jakby się tam dało wejść. Tutaj nic nie ominęłam ciekawego? Nie. Taki kawałeczek to chociaż sobie byśmy podbiegli. Wiecie, tak przed tymi bandytami, żeby się zatrzymać. Tam już będą bandyci. A tutaj jest chyba to wejście. Mhm, tak jest. Dobra, to kolejna ciężka skrzynia będzie przed nami już za moment. O, mamy towarzystwo. No, tu będzie jazda. Przyszliśmy od strony ciężkiej skrzyni akurat. Tak mi się wydaje. Tak jest. A w niej wilczy rozpruwacz. No, pójdzie na sprzedaż. A nie, to były wszystkie pełzacze. O, ile tutaj jeszcze kielichów jakiś. Kurde, sporo tu skarbów. Masakra. Jezu kochany, ile ja mam mięsa. Dobra, to jest chyba większość z tych rzeczy. Tu możemy wyjść, ale... lepiej tego na razie może nie robić. To wiecie co, wrócimy do Nemory, oddamy te towary.
bo tutaj na tą przełęcz to myślę, że pójdziemy w kolejnym odcinku, ewentualnie jeszcze później. Bo to jest już taka rzecz bardzo, bym powiedziała, końcowa. Więc, znaczy końcowa, no taka przejściowa po prostu, żeby właśnie wejść do Warantu. Bo tam właśnie pokonamy tych bandytów, Kurt powie, że no dobra, fajnie, spoko, mamy ten ognisty pucharek i w sumie no. Oto towary z pustyni. Wiedziałem, że wciąż tam są. Doskonała robota. Oto twoja część złota. Powiesz mi wreszcie, kto jest waszym przywódcą? Wciąż nie mam pewności. To ty dowodzisz w Nemorze. No dobra, dość dla nas zrobiłeś, więc przyznaję, to prawda. Doskonała robota. Oto twoja część złota. Owszem, dowodzę w Nemorze. Tylko przestań się witaj obijać. Wśród nas, przyjacielu. Mam nadzieję, że nas nie zawiedziesz. Gdyby to było takie łatwe. Hengli napada bezbronnych farmerów. Dość tego. Wyrzucę sukinsyna z obozu. I tak dość długo tolerowałem tu tego wieprza. Dobra robota. Miej oczy i uszy otwarte. Dobra? Oto twoja nagroda. Tylko przestań. Czym mogę pomóc? Możesz nam użyczyć swej siły. Lepiej popytaj inny. Dobra, no to idziemy jeszcze pomóc buntownikom, którzy są przy Trellis w jaskini. Właśnie nie szłam tam, bo tam trzeba znać, jak to się nazywa, no, tożsamość przywódcy, żeby nie dostać w łeb. Bo ja pamiętam, że kiedyś poszłam sobie tam, tak randomowo, no bo mówię, dobra, no tam jest gdzieś ciężka skrzynia, jest zadanko, to ja sobie tam pójdę. I potem się okazało, że przez to, że nie wiem oficjalnie, że przywódcą buntowników jest Russell, to dostałam w łeb i nie mogłam wykonać zadania. Czy to paskudztwo się zrespiło? Jak najbardziej. Wiecie co? Mi się wydaje, że rośliny też się respią. Na 1000%. O Jezus kochany, no. Chociaż tej to nie wiem, jakim cudem mogłam ją pominąć. A, bo to są te wilki, co mnie lały. Od kiedy, przepraszam, przeciwnicy nie tracą agro? Aż się musiałam upewnić, czy mam alternatywne wyłączone, bo to było dziwne. No i tak, i tutaj przy okazji będzie do zdobycia ten artefakt tego kamaka. Tu by się przydało rozpierdzielić cały ten obóz. I tutaj myślę, że też bym tej błyskawicy użyła. Tylko, że tutaj najlepiej by było na tym kamaku to zrobić. Przestań używać magii. Dobra. Idź sobie. F5. Dzień dobry. Ała. A bo to tempek jest, dobra. O Boże. To ja może do świątyni jednak wlezę. Się schować. 7. Stoję w miejscu, debilu. No, najpierw pokonałam tego dowódcę, a nie wzięłam sobie. Dzień dobry. Co ty robisz? Jesteś mój! Ej, ludzie! Tam jest kusznik z tyłu. No dalej! Dobra, damy radę. Właśnie tak. Gorzej, że... tak, tak, jasne. Dalibyśmy radę, gdybym się odsunęła. Ten centymetr. Centymetr. Ale po co się odsuwać?
Dzień dobry. Jesteś mój! Hej ludzie, walka! Dobra, najpierw ciebie, bo... Zatrzymaj się! Ła, naprawdę. Ała, no właśnie, to jest najgorsze. Bez przesady chciałam powiedzieć. Chyba jednak z przesadą. Życzcie mi powodzenia w boju. Wiecie co? Wrócimy do świątyni się wyleczyć jednak. Zatrzymaj się. Siódema. Stoję w miejscu. Teraz będzie już dobrze, prościej pójdzie. Dobra, tamten ma kuszę. No, co to miało być? Dobra, robimy odwrót znowu. Pij to. No, jakim cudem? Trafiony. O matko bosko. Czuję, że się pocę. Dobra. Jest okej? Okay? Wszystko pod kontrolą? Pod kontrolą? Tak jest, pod kontrolą. Do widzenia. Zatrzymaj się, Mora. No, wiesz co, ty to już może nie dyskutuj. No, 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 no. Jeszcze czego? Dobra, już. Okej. Żyjemy. Ledwo. Co my tu mamy? Oswojenie zwierzęcia. Nadzorca. Ale nas interesuje ten artefakt. Artefakt Kamaka. Sprawdźmy, jak on się prezentuje. Siła plus 5. No, fajny artefakcik, ale wolałabym bo jednak zdrówko, tak jak mam. Przynajmniej chwilowo. Dobra, tu pokonane. Chyba zebrałam ze wszystkich. A wy już możecie przestać pracować, wiecie? Nie, żeby coś. Jakby ktoś się nie domyślił. Dobra, jak stoimy z czasem? No, słabo stoimy z czasem. To znaczy, co najwyżej zdążymy do tych buntowników dojść. Co najwyżej. W sumie nawet i lepiej, bo będziemy mogli ten teren zwiedzić. Buntownik, Steve. Ani kroku dalej. Uspokój się, mały. Nie zrobię ci krzywdy. Nie przychodzisz tu szukać kłopotów, prawda? Zamknij się. Gdybym chciał cię zabić, to już byś nie żył. Dobra. Zapomnij, że cokolwiek powiedziałem. Nieważne. Powiedz mi lepiej, co się tu dzieje. To obóz buntowników. Jestem buntownikiem i walczę za króla. Aha. Aha. I? Zabiłeś jakichś orków? Nie stoczyłem jeszcze żadnej walki. Nie mogę się jednak doczekać wyeliminowania pierwszego orka. Chłopie. Chrząszcza byś nie zabił. Wiele już ćwiczyłem mieczem. Dawać tych orków. Tak, ćwiczenia tak. To nie wszystko. Co tu robisz całymi dniami? Pilnuję, żeby nikt nie wślizgnął się do obozu. I świetnie ci idzie, jak widać. Wiesz, to nie takie proste, zwłaszcza przy tych wszystkich okolicznych bestiach. Najbardziej przerażają mnie jednak ożywieńcy z tamtej jaskini. Nie chcę nawet myśleć, co zrobią człowiekowi, którego dopadną. O, mógłbym ci trochę o tym poopowiadać.
Dobra, my oczywiście weźmiemy się za tę jaskinię w kolejnym odcinku. To sobie splądrujemy. Chodźmy jeszcze zagadać do tego buntownika w środku. I to właśnie on, z tego co pamiętam, nas atakuje, jeżeli nie ogarniamy życia. Charles, no właśnie, o ciebie mi chodziło. Nareszcie jesteś. Myślałem, że nie wrócisz. Czy my się znamy? Nie jesteś posłańcem z Nemory? Cholera! Muszę się dowiedzieć, czy Nemora wciąż stawia opór. Nie słyszałem żadnych wieści o klęsce Nemory. Więc będziesz musiał powiedzieć ich przywódcy, że jesteśmy tu przygwożdżeni. Nemora musi przysłać posiłki. I to szybko. No właśnie, jakbyśmy nie znali przywódcy, to on by powiedział coś w stylu, że... Znaczy, Bezi by się zapytał coś w stylu, że kto jest przywódcą, a on... Jezu, nie wiesz? No to cię zabiję. Co robicie w tej jaskini? Zostaliśmy zaatakowani przez orków, kiedy próbowaliśmy zabezpieczyć świątynię Trellis. Są opętani ideą poszukiwania boskich artefaktów. Przybyli z około 30 wojownikami. Mogliśmy tylko schronić się tutaj. Orkowie w świątyni zostali starci z powierzchni ziemi. Bardzo dobrze, więc wciąż jest nadzieja. Dziękuję ci za te wspaniałe wieści. No i dobra, czy wy się obrazicie, jeżeli ja sobie te kuferki pootwieram? To wasze, nie wasze? Chyba nie wasze. Czemu gra mi nie daje żadnego snu? Pojedynczy zwój potrzebuje i nie mogę go dorwać. Chyba że go dostałam, a go przeoczyłam. Mamy gdzieś sen w zwojach? Nie wydaje mi się. No nie, nie mamy snu. Dobra, to wiecie co? Wydaje mi się, że jeszcze możemy skoczyć do Nemory. Powiedzieć przywódcy to i owo. I potem tutaj wrócimy. Ja się już z wami tutaj spotkam. Właśnie tutaj pod Trellis, pod tą jaskinią. I wtedy już zaczniemy ogarniać tą jaskinię z ożywieńcami, o której mówił tamten Steve. Tam jest też ciężka skrzynia, więc to też się ogarnie w międzyczasie. I myślę, że wyruszymy do całkiem innego miejsca już. Ewentualnie pomożemy jeszcze temu Konradowi. Jasne, czemu nie? Buntownik Charles potrzebuje posiłków w świątyni w Trellis. Do diabła! Coś jeszcze? Czy w tej przeklętej krainie cokolwiek idzie tak, jak należy? Co mam powiedzieć Charlesowi? Powiedz, że o posiłkach może zapomnieć. Nie mamy dość ludzi na tego typu akcje. Będzie sobie musiał radzić sam. Wiadomość od buntownika. No to wiecie co, to jeszcze skoczę normalnie. Skoczę. Szczerze, jak tak dalej pójdzie, to może nawet nam się uda nową zbroję kupić w kolejnym odcinku. Tu się krwiopica zrespiła. Czy da się gdzieś wyłączyć respienie się przeciwników? Byłoby super. A czemu tutaj jest... Ty, ale jaja, tu jest jaskinia. Ja tu nigdy nie byłam. Albo nie pamiętam. Co tu jest w tej jaskini? Rozpruwacz. Eluwina, taki jeden. Eluwa. Zardzewiały to... Okej. To tak jeszcze na koniec ogarniamy nowe rzeczy, o których nie mam pojęcia od dawna. Montera. Dobra, ja dzisiaj trochę właśnie wydłużę ten odcinek, bo mi się za dobrze gra i po prostu chciałabym te sprawy zamknąć, więc dostarczymy jeszcze tę wiadomość. Ciekawe, czy z wilczego ziela się coś robi. Nie pamiętam. Już tych ożywieńców nie będę ogarniać dzisiaj. Bo nie zdążymy. Dlatego weźmiemy sobie to zadanie w kolejnym odcinku i od tego myślę, że zaczniemy. Z tego co wiem, dostanę też chyba reputację za to, że teraz tutaj przylazłam z powrotem. Rozmawiałem z Russellem, dowódcą Nemory.
Wspaniale. Nie. I co powiedział? Cóż, możesz zapomnieć o wsparciu. Cholera. Tego się obawiałem. No nic. W tej sytuacji będę musiał wymyślić coś innego. Proszę. To za fatygę. Dzięki. To co, moi drodzy, myślę, że już skończymy na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i w kolejnym, tak jak już wspominałam chyba z 10 tysięcy razy, weźmiemy zadanie od Steve'a, czyli oczyścimy tę jaskinię, o której mówił. I myślę, że nie wiem, co zrobimy. Muszę się nad tym zastanowić tak naprawdę, co innego jeszcze możemy zrobić. Może się uda zbroję, a może nie. Zobaczymy. Trzymajcie się i cześć.